historycznie, co dalej. Dzień dobry, portal Siewie TV jest dzisiaj, kochani moi, przed siedzibą firmy Wola, w Zduńskiej Woli. Mam przyjemność rozmawiać z panem mecenasem Piotrem Grzechem, który reprezentuje załogę. Pomaga załodze Woli. Panie mecenasie, bardzo proszę naświetlić sytuację. Sytuacja pracowników zakładu jest w tej chwili bardzo trudna, z tego względu, że pracodawca, zwalniając czy wypowiadając stosunek pracy większości pracownikom zakładu, zalega z świadczeniami pracowniczymi. Głównie chodzi o świadczenia z tytułu odprawy, jak również świadczenia z tytułu nagrody jubileuszowej. Sytuacja wygląda w ten sposób, że pracownicy, z tego co mi przekazywali, są zwodzeni co do tego, kiedy nastąpi zapłata tych świadczeń. W związku z tym, że upływały kolejne miesiące, a zakład był bierny co do realizacji obowiązku wypłacenia tych świadczeń, pracownicy wszczęli procedurę postępowania sądowego. I w przypadku większości osób, z którymi miałem do czynienia, jeżeli mówimy o pracownikach zakładu, sąd rejonowy w Zduńskiej Woli, 4 Wydział Pracy, pokończył te postępowania, wydając albo wyroki zaoczne, wyroki lub też nakazy zapłaty. Te orzeczenia w większości są już prawomocne, natomiast w części pracowników zostały już zainicjowane postępowania egzekucyjne. Te postępowania się toczą i według mojej wiedzy postępowania te są częściowo skuteczne. Dochodzi do wyegzekwowania świadczeń. Dziękuję. Czyli rozumiem, że wszystko jest na dobrej drodze, żeby pracownikom te zaległe świadczenia zostały wypłacone, tak? Póki co można powiedzieć, że tak, natomiast jeżeli chodzi o widoki na przyszłość, to nie jest to pewne, tak? Ponieważ w sprawie dotyczącej tego zakładu są i potwierdzone, i niepotwierdzone informacje, że zakład wszczynać będzie postępowanie upadłościowe i w sytuacji ustanowienia syndyka faktycznie sytuacja pracowników ulegnie zmianie, z tego powodu, że najprawdopodobniej zostaną pozbawieni możliwości prowadzenia egzekucji za pośrednictwem komornika sądowego, a jakby kwestia zaspokojenia ich roszczeń będzie realizowana w zupełnie innym trybie. Rozumiem. Dziękuję bardzo, panie mecenasie, za wypowiedź. Dziękuję. Dlaczego tak przycichli? No właśnie, nie wiem. Bo pani ma coś... Bo słuchałem, tak. Wszyscy słuchają, co my ogólnie powiemy. Tak. Drodzy widzowie Siewie, są dzisiaj tutaj z nami, oprócz oczywiście mecenasa Grzecha, są pracownicy, byli pracownicy zakładu Wola. Bardzo proszę przedstawić się i niech pani powie o sytuacji. Nazywam się Anna Czyżak, byłam dziewiaką, na wydziale dziewiaknej pracowałam. I sytuacja w zakładzie, nie wiem jaka tam jest teraz ogólnie, ale my jesteśmy już po wypowiedzeniach i czekamy na pieniądze, żeby odzyskać odprawy i nagody jubileuszowe. Czy pani wie cokolwiek o terminie odzyskania tych świadczeń? Nikt nas o niczym nie informuje, jeśli dzwonimy czy cokolwiek mówimy, to to jest na obecną chwilę, nikt nie ma pieniędzy, aby nam to wypłacić. Pieniędzy nie ma, a praca jest, bo ludzie tam pracują, tak? Wypłaty mają. Osoby zostały zwolnione w czerwcu, w lipcu, w sierpniu, we wrześniu. Końcowe były październik, tak? Do dzisiaj dnia jest tam kilka bądź kilkanaście osób, które nie dostały jeszcze wypowiedzeń. Tak jakby zakład mówi, że nie ma pieniędzy, a te kilkanaście osób siedzi w domu i dostaje pensje co miesiąc, bo zakład pracy ich nie może zwolnić. Nie wiemy dlaczego. No mówią, że są osobami chronionymi, tak? Ale te osoby od maja mają płacone tak zwane postojowe. W tej chwili jest to około 2600, 2700 na rękę, tak? I siedzę sobie w domu, mam takie pieniądze. Zakład pracy na to stać, a nie stać ich na to, żeby nam wypłacić jubileusze. A proszę powiedzieć, jak dużo, bo widzę, że tutaj sporo jest pań
tak, które się zebrały, panów, które, panów też, tak. Tak widzę, dużo jest tych ludzi, którzy czekają na swoje pieniążki. Wypłaty, pieniądze, tak. No jest nas, mówię, no zostało zwolnione z tego, co wiemy, około 100 osób, tak? I wszystkim się należą odprawy. Mniej więcej około na pewno 20-30% z tych 100 osób należą się jubileusze. No jubileusze nie są małymi kwotami, nie są jakimiś latami, małymi lat wypracowanych, bo są to 20, 25, 30, 35, 40 lat pracy. Naprawdę, no... Dla niektórych całe życie przepracowane w jednym proszę zakładzie. Proszę całe życie w jednym zakładzie. Tak. Większość nas tutaj pracowała. Całe życie. Tak. Nie znamy innej pracy. Dokładnie. W tej chwili mamy, jesteśmy na zasiłkach, mamy w tej chwili 1600 zł. Od następnego miesiąca będziemy miały 1300 zł przez kolejne 3 miesiące, tak? Rozumiem. Dobrze, a proszę powiedzieć dzisiaj, z kim spotkanie tutaj macie? Czy tylko media, czy jeszcze czekacie no, na kogoś, nie wiem, właściciela, kogoś decyzyjnego w tej sprawie? Mamy nadzieję, że ktoś wyjdzie z zakładu, udzieli informacji, ale do tej pory nikt nie chce w ogóle się wypowiadać przed mediami, tak? My nie wiemy. My nie wiemy, czy ktoś... Zaproszenie mają wysłane, ale czy ktoś przyjdzie? Nie wiadomo. Oczywiście chcielibyśmy z nimi tak porozmawiać, tak? Dowiedzieć się. Bo tam jak idziemy, to nas czarują. Czarują nas po prostu. No. Syndyk wejdzie, dostaną państwo pieniądze. Syndyk, proszę pani, wchodzi od maja. Od maja wchodzi. Jeszcze nie wszedł. No nie, bo on wchodzi cały czas, proszę pani. Idzie pani i pani mówi, że w tym tygodniu syndyk wejdzie. Tak to właśnie jest. Dziewczyny, może wy macie coś do powiedzenia. Nawet z tą restrukturyzacją, z tym niejasnościami, to też nie chcieli po prostu jawnie nam czegokolwiek powiedzieć, bo wiecznie było zastawianie się takie tym, takie dziwne po prostu to, tak? Tak, ale proszę powiedzieć, czy występowaliście do właściciela, czy właścicieli na piśmie, z jakimś zapytaniem? Wezwania do zapłaty dostali. Wezwanie do zapłaty, każda osoba składała. Wezwanie do zapłaty. I odpowiedź jakaś była? Nie. Ze strony zakładu żadnej. Dlatego nas zmusili do pójścia do sądu. Do sądu, tak? Oczywiście, na drogę sądową. Bo my chcieliśmy polubownie, oczywiście. Nigdy w życiu, proszę pani, w sądzie nie byłam. Nie spodziewałam się, że w tym wieku pójdę do sądu się borykać z zakładem pracy. Ale pośredniaku byłaś w tym wieku? Nigdy! Nie wiedziałam, jak się zachować na pośredniaku. Absolutnie. Sąd wysyłał mediacje, że miały być mediacje, a żadnej mediacji nie było. Absolutnie. Żeby się dogadać. Tym bardziej, że jesteśmy ostatnią grupą, które odeszły bez odpraw, bo wszyscy, którzy byli odchodzili, no nie, wszyscy dostali odprawy, a my czekamy od czerwca na odprawy i koniec. I sobie możemy czekać, ciekawe do kiedy. Jakby trochę umieli zrobią wypłatę, to by dla ludzi też było. Syndyk wejdzie, nie wiem po co tam wejdzie, bo oni po kolei wszystko wywożą. Zwolnili 100 osób, przykładowo, tak? I my mieliśmy wszyscy tam pracę. Każdy z nas miał tam stanowisko pracy. Dzisiaj, jakbyśmy weszły tam na teren zakładu, nie mamy przy jakiej maszynie usiąść, nie mamy przy jakiej maszynie stanąć. Bo gdzie te maszyny, pytam się? Po co tam syndyk wejdzie? W gołe mury? Co będzie sprzedawał? No i dlatego to przeciągają. I dlatego przeciągają, żeby wszystko wywieźć, wszystko sprzedać, sobie wziąć, ale ludziom nie dać. Tak było zawsze. Sobie, tylko nie ludziom. Teraz nawet ostatnio słyszałam, niech mi pani uwierzy, któraś z dziewczyn do mnie dzwoniła tutaj, na pewno mnie teraz słyszy, że prezes powiedział, że to dzięki nam zakład jest w takiej sytuacji. Bo my byliśmy niewydajni. Tak powiedział. To było zebranie z pracownikami i dzięki nam jest zakład w takiej sytuacji. To było w grudniu przed świętami. Ludzie poszli się prosić o pieniądze na święta. I on nie ma pieniędzy, a dzięki nam jest taki zakład w takiej sytuacji. To tak samo jak powiedzieli, że była telewizja Zdyńsko-Wolska, to powiedzieli w Eraksie i w Gadcie, że przez nas jest zepsuta renoma tamtych zakładów, bo my żeśmy za bardzo nagłośniły sprawę. No ale no niestety to inaczej nie dało rady zrobić i trzeba było tam zadziałać, tak? Tak samo teraz, no nie wiadomo ile będziemy czekać. Każdy liczy na tego syndyka, żeby wszedł jak najszybciej. Nie wiadomo, czy dobrze.
No ale inaczej nie ruszą pieniędzy z funduszu, o ile tam jakieś pieniądze dla nas się należą jeszcze, tak? No nie wiadomo, bo my nic nie wiemy. No syndyk jest miał telewizja. Być w październiku, miał być w listopadzie, miał być w grudniu, teraz znowu mówią, że może pod koniec stycznia, tak? No. Że upadłość ma być w tym tygodniu ogłoszona. W zeszłym tygodniu mówili, że już teraz będzie, w tym tygodniu. No. Także z tygodnia na tydzień są inne informacje przekazywane, jak któryś pracownik się zgłosi, czy telefonicznie, czy osobiście do kadr, ciągle jest coś innego, terminy są przesuwane z tygodnia na tydzień. I odwlekane wszystko jest. Oczywiście nie wiadomo, jak to długo potrwa, no. A tutaj ludzie no, całe życie pracowali po 30, po 40 lat, a nas potraktowali po prostu jak śmieci. Proszę sobie wyobrazić, że w zeszłym roku, przed weekendem majowym, ja akurat pracowałam na wydziale formowni, miała być majówka wolna, jak wszędzie na każdym wydziale. Nam zrobili 28 kwietnia dzień wolny, bo nie było dla nas już pracy. Jak się okazało, przyszedł piątek, godzina 12, a ja dostaję od koleżanek z zakładu tutaj pracy telefony, że nasze maszyny z naszego wydziału są wywożone samochodami. I to maszyny, które były składane po 2 tygodnie przez mechaników, w ciągu jednego dnia potrafili wywieźć z zakładu. No, cały czas i teraz w zeszłym tygodniu też były maszyny szwalnicze wywożone. To jest, ja mówię, syndyk jest po prostu przesuwany po to, żeby oni mogli jak najwięcej maszyn usunąć z zakładu, żeby tam nic nie zostało. To jest działanie prezesów, prawda? No bo nie pracowników, tylko wiadomo, ludzi na stołkach, tak? Oni z nas sobie nic nie robią, po prostu traktują nas jak śmieci. Zawsze tak było, żeśmy pracowały za głodowe pensje. Niejednokrotnie nadgodziny też nas oszukiwali na stawce i w ogóle. Soboty jak były pracujące, to nigdy żeśmy za soboty nie miały zapłacone, tylko musiałyśmy sobie rozpisywać te godziny w ciągu tygodnia, tak? To była masakra. Za parę groszy człowiek pracował i po tylu latach, żeby oni nas tak potraktowali, jeszcze nie wypłacili nam odpraw tego, co nam się należy. To jest po prostu masakra. A prezes z jednego stołka, z jednej firmy do drugiej po prostu chodzi i się śmieje i się cieszy, bo on stanowisko ma, pieniądze ma, tak? Był ponad dwa lata komisarz w naszym zakładzie, żeby naprawić sytuację. Być może, gdyby po prostu oni go słuchali, może by się tak to nie skończyło. Ale komisarz na zebraniu ogólnym, byli wszyscy pracownicy i był cały zarząd i on przy zarządzie powiedział, że po prostu gdy nic nie mógł zrobić, bo zarząd go nie słuchał. No, no to o co tu chodzi? Nie, bo to jest, tam jest ich teren. To jest neutralny bardzo. A gdzie to będziemy oglądać, przepraszam? Gdzie to będzie do obejrzenia? Drodzy Państwo, drodzy widzowie, sami Państwo słyszeliście o sytuacji byłych pracowników zakładów Wola. No cóż, nic dodać, nic ująć. Wypowiedział się mecenas, wypowiedzieli się pracownicy. No i teraz po prostu no, muszą wszyscy czekać, co będzie dalej z zakładem Wola. Dla telewizyjnego portalu Siewie TV Joanna Wójcik. Dziękuję bardzo.